Mateusz, jak tam samopoczucie? Macie teraz chwilę odpoczynku, potrenujecie. Jak twoje samopoczucie i zdrowie? No mamy tak, mamy odpoczynek teraz, bo nie udało nam się awansować do półfinału Pucharu Polski. Na pewno szkoda, aczkolwiek no mamy teraz więcej czasu na przygotowanie się, na dobre przygotowanie się do playoffów i próbujemy ten czas jak najlepiej wykorzystać. A co do mojego zdrowia i samopoczucia, no to ze zdrowiem już wszystko jest w porządku. Jestem zdrowy. No i samopoczucie mogło być lepsze. Nie ma dramatu, tak powiem. Jak zawsze jesteś wygadany po prostu. Nie no, właśnie teraz w weekend Puchar Polski. Masz jakiegoś swojego faworyta? Typujesz jakoś? Kto wyjdzie z trofeum? Wydaje się, że to absolutnym faworytem jest Kędzierzyn. Udowadniają to w Lidze Mistrzów i w Pucharze, że są najrówniejszą i najlepiej grającą drużyną na ten moment. Więc na pewno oni będą ogromnym faworytem. No zdziwię się na pewno, jeśli Puchar Polski by nie pojechał do Kędzierzyna. Zwłaszcza, że w tym Kędzierzynie to zdarzyło ci się przez 3 sezony grać i tak? Sentyment? Wiesz co, jak wychodziło, jak graliśmy z Kędzierzynem, bo w tym sezonie 5 razy już z nimi graliśmy, to pierwszy mecz tak miałem, że miałem takie uczucia, bo tam 3 lata jednak spędziłem, a później już to już było mniej tych uczuć. No na pewno tam fajny czas spędziłem, 3 lata, mnóstwo wspaniałych wspomnień, dużo wygranych meczów, trofeów, więc jest na pewno co wspominać. Teraz Was w playoffach czekają starcia z Asseco Rysowią Rzeszów i dla Bełchatowa to zawsze gdzieś tam było coś w rodzaju świętej wojny. Jest jakaś presja, czy po prostu wyjdziecie i będziecie walczyć do upadłego? Nie, ja znam Bełchatu z Rzeszowem, no to od lat tutaj, jak mówisz, ta święta wojna jest. No na pewno chyba mamy najtrudniejszego przeciwnika. No bo Rzeszów no w tym sezonie grał bardzo dobrze i awansował dość pewnie do tych playoffów, więc na pewno to jest jeden z najciekawszych ćwierćfinałów, jakie mamy. No wychodzimy po to, żeby wygrać i mam nadzieję, że to my będziemy się cieszyć z awansu. Bo ty jesteś pierwszy sezon w Bełchatowie, a koledzy, którzy spędzili tam więcej czasu, może Grzegorz Łomacz, mówili o tym, że te spotkania z Rzeszowem, zwłaszcza chyba jeśli kibice byli na hali, bo teraz tych kibiców nie będzie, ale gdzieś to siedzi chyba w tych bełchatowskich głowach i w szatni, żeby jednak Teresowie gdzieś tam, no nie wypada ukuć, mi powiedzieć, ukuć. Że ukłuć, o właśnie, urządlić. No tak, no, tak jak mówisz, nie ma kibiców na halach, więc to na pewno jest mniej odczuwalne niż wcześniej. No to jest bardzo mocny przeciwnik, no przed takim rywalem myślę, że nie trzeba jakoś specjalnie się motywować, bo no samo to, że grasz z bardzo mocnym przeciwnikiem, to już ci daje takiego kopa motywacyjnego i liczę na to, że będziemy gotowi. Że tą wojnę tym razem my wygramy, bo już 2 razy w tym sezonie graliśmy z Rzeszowem i 2 razy tam niestety przegraliśmy. Ty pochodzisz z Blachowni i na kadrze gdzieś ci zawsze jest to tam wypominane. Ty też często wspominasz, że jesteś prosty chłopak z Blachowni. Ale to jesteś lokalnym patriotą, czy tak po prostu? Lokalnym? No jestem z okolic Blachowni tak naprawdę. Przy lokalnym lubię wracać w rodzinne strony. Mam tam mnóstwo znajomych, rodzinę, więc to na pewno jest dla mnie ważne miejsce. Patriotą, no na pewno wracam, jak mam możliwość, żeby odwiedzić rodzinne strony, no to staram się tam pojechać. Teraz w Bełchatowie jestem patriotą. No właśnie te okolice Częstochowy, twoja młodość, to są też czasy, może nie taka do końca młodość, bo to bardzo wczesna, to są sukcesy właśnie częstochowskiej siatkówki. I siatkówka w ogóle w tamtych okolicach chyba była dość mocno
rozwinięta, gdy ty chodziłeś do szkoły, ale ty zaczynałeś od piłki nożnej. No tak, ja zaczynałem od piłki nożnej. Wszyscy tak naprawdę z klasy chodzili na tą piłkę nożną, to ja się zapisałem. To była trzecia klasa podstawówki. Okej, większość, myślę, chłopaków miała w swoim życiu jakiś epizod piłkarski. Parę lat pokopałem w tą piłkę. Potem jak już miałem 2 metry, to było ciężej. Ciężej nadążać za tymi niższymi i szybszymi kolegami. No ale to na pewno też jakieś fajne wspomnienie. Do tej pory lubię w piłkę pograć. Jak mam jakieś wolne, to jest to też sport, który mi sprawia przyjemność. A komu kibicujesz w Lidze Mistrzów? Co ja od jakiegoś czasu, jak Ronaldo odszedł z Realu, to nie mam takiego ulubionego zespołu. Nie powiem, że mi się świat zawalił, ale zazwyczaj byłem za tym Realem, jak tam jeszcze była ta stara gwardia, a potem jak jeszcze przyszedł ten Ronaldo, to jeszcze było też fajnie. No i odkąd odszedł już do Juventusu, to oglądam, lubię oglądać, ale czy kibicuję, to raczej nie. No teraz im się trochę odpadło, więc już nie ma Ronaldo. No, odpadło się Ronaldo nieszczęsnemu, no niestety. No, taki sport. Nie zawsze silniejszy wygrywa. A właśnie ta siatkówka, bo byłeś chyba raczej sportowym dzieciakiem i ta siatkówka to był jakiś taki oczywisty wybór, czy po prostu jakoś tak się złożyło? Złożyło się, powiem ci, bo nie, chodziłem na tą siatkówkę, nie był to jakiś mój ulubiony sport. Tak naprawdę od gimnazjum zacząłem tak troszkę poważniej na tą siatkówkę chodzić, bo były tam jakieś SKS-y 2 razy w tygodniu, no to się tam spędzało czas. Aczkolwiek w mojej tam miejscowości nie było klubu, który by miał szkolenie w moim roczniku, więc musiałem zapisać się do klubu w Częstochowie. No to też jest, wiadomo, gimnazjum w Blachowni, po szkole podróż do Częstochowy na trening, no było to też już spory obowiązek. No ale jakoś przez to przeszedłem, no, zdecydowałem się. Na początku traktowałem to jako zabawę, ale tam po pierwszym roku już mnie chyba wypatrzyli działacze Norwida Częstochowa i po roku tam przeszedłem, a tam już było tak wszystko bardziej profesjonalnie, nazwijmy to. I się okazało, że masz 210 centymetrów i się nadajesz. No myślę, że w takiej młodzieżowej siatkówce, jeśli masz 210 centymetrów, to choćbyś się nie nadawał, to i tak oni spróbują. No. Spróbują zrobić, żebyś się nadawał. Jeszcze zawsze jest czas w tej młodzieżowej siatkówce na to, żeby te braki nadrobić. Wiesz co, no efekt jest chyba nie najgorszy, bo w zasadzie jesteś mistrzem świata i tak całkiem chyba nieźle ci idzie. Ostatnio w lidze było całkiem przyzwoicie, także no. Dało poszło, się. Poszło z tym Mędzinem. Ruszyło, ale rozpędziliśmy się teraz już. No to Mateusz, ja ci życzę po prostu, żebyście się nie zatrzymywali, a forma, żeby dopisywała i wiesz, rączka chodziła luźniutko. No to jest najważniejsze, żeby zdrowie było i formę się zrobić. Do zobaczenia na pewno w telewizji, a później mam nadzieję, że i na kadrze. Super, dzięki. Pozdrawiam. Dzięki.